Mit szósty. Dieta i spadek wagi uczynią mnie zdrowszym. Jeden z najbardziej uporczywych i niszczycielskich błędów. Twierdzenie, że dieta jest potrzebna do uzdrowienia organizmu. Jeśli nie dogonię, to przynajmniej się rozgrzeję, czyli jeśli nie schudnę, to przynajmniej będę zdrowszy. Ludzie są przekonani, że gruby to synonim chorego i dosłownie nie chcą uwierzyć własnym oczom, jeśli przytacza się statystykę medyczną świadczącą o czymś przeciwnym. Demonizacja otyłości jako symbolu dosłownie wszystkich istniejących na świecie ciężkich chorób miała wyraźne ekonomiczne podstawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe potrzebowały wyraźnego kryterium, według którego można było zwiększyć składkę lub odnowić ubezpieczenie zdrowotne. Patrz rozdział 6, tłuszcz i zdrowie. Chudość przez wieki symbolizowała biedę, słabe zdrowie i wredny charakter. A nagle stała się oznaką totalnego zdrowia i pomyślności ekonomicznej. W rzeczywistości dieta ma szkodliwe skutki dla zdrowia cielesnego i psychicznego. Chudość kojarzy się z krótszym życiem i większą podatnością na niektóre choroby wieku podeszłego. Jak już wspomniano, doświadczenie dietetyczne zmusza organizm do przejścia w tryb intensywnej produkcji i gromadzenia tłuszczu, kiedy tylko zakończy się okres ograniczonych racji żywnościowych. Diety niskokaloryczne podwajają ilość enzymów produkujących i gromadzących tłuszcz, jednak nie jest to jedyna zmiana. Evelyn Tribol i Ellen Rich w książce Intuitive Eating wyliczają mnóstwo negatywnych dla zdrowia skutków diety. Podczas badań przeprowadzonych na szczurach oraz na ludziach dowiedziono, że doświadczenie dietetyczne, czyli doświadczenie bycia na diecie, stopniowo obniża intensywność chudnięcia podczas każdej kolejnej próby dietetycznej. Jest to fakt dobrze znany doświadczonym odchudzającym się. Pierwsza próba dietetyczna jest zazwyczaj dość lekko znoszona i prowadzi nierzadko do spektakularnego efektu w postaci 8-10 kg zrzuconej wagi. Cieszysz się i przypuszczasz, że zdołałeś uniknąć losu tych, którzy bezowocnie przestrzegają diet, nie mając siły nie tylko obniżyć, lecz nawet utrzymać posiadanej wagi. Po jakimś czasie, kiedy znienawidzona nadwaga powraca, ciebie to denerwuje, lecz nie zatrważa, przecież wiesz, co robić. Udajesz się do sklepu po specjalny zestaw produktów żywnościowych i od poniedziałku przystępujesz do walki. Tym razem efekty będą prawdopodobnie nieco gorsze. Dietę zniesiesz nieco trudniej. Pod koniec minimalnego okresu jej przestrzegania wciąż dość łatwo zdołasz zmienić rozmiar swojej odzieży na mniejsze. Może to trwać kilka cykli, ale w końcu pewnego razu odkryjesz, że środek, do którego przywykłeś, już nie działa. Uczciwie żyjesz na krawędzi głodu, gorliwie przestrzegasz wszystkich zaleceń, a waga się nie zmienia. Popadasz w zniechęcenie, zaczynasz szukać nowych metod, ale inne diety też nie działają. W stanie rozstroju nerwowego zaczynasz zastanawiać się nad ziółkami odchudzającymi, tabletkami przeczyszczającymi i znajdujesz się o krok od zaburzeń zachowań dietetycznych, o których za chwilę powiem. Doświadczenie dietetyczne zwiększa liczbę epizodów przejadania się. Zarówno szczury, jak i ludzie w eksperymentach wykazali tendencję do częstszego przejadania się po okresach ograniczeń. Innymi słowy, im intensywniejsze są Twe próby, tym częściej będziesz łapać się na tym, że nie jesteś w stanie się powstrzymać, by nie zjeść czegoś, a potem zatrzymać się po rozpoczęciu jedzenia. Dieta faktycznie zmienia Twe zachowania pokarmowe, lecz na gorsze, prowadząc do zaburzenia zdrowego typu odżywiania. Uprzedzam uwagi oponentów. Nierzadko słyszę: ograniczyłam słodycze, odstawiłam ulubione chipsy, przestałam jeść bułki i po 2-3 tygodniach zrozumiałam, że nie mam już na nie ochoty.
Często to zjawisko postrzega się jako dowód, że ograniczenia są w stanie zmienić zachowanie pokarmowe w dobrym kierunku. W rzeczywistości tak nie jest. Rzecz w tym, że wciąż odmawiając sobie określonego produktu, odczuwamy deprywację, niezaspokojenie potrzeby, która z kolei prowadzi do przewlekłego przygnębienia. Innymi słowy, organizm już nie wierzy, że kiedykolwiek pozwolisz mu zjeść coś smacznego i przestaje mu się chcieć. Rzeczywiście wywołuje to tymczasowe osłabienie pociągu do określonych produktów, lecz nie dlatego, że nasze zachowanie dietetyczne uległo zmianie, lecz dlatego, że organizm jest przygnębiony i smutny i jest mu wszystko jedno, czym go nakarmisz. Niektórzy ludzie siłą woli utrzymują ten stan sztucznie i faktycznie nie jedzą zabronionych pokarmów, lecz wciąż doznają anhedonii, czyli braku pragnień i potrzeb charakteryzującego depresję kliniczną. Jednak w większości przypadków nadchodzi moment, w którym uznajemy, że wystarczająco długo byliśmy grzeczni, wracamy do ulubionego jedzenia, organizm upewnia się, że gorsze czasy minęły i potrzeba znów się pojawiła. Przewlekłe doświadczanie diet zmienia kształt ciała i to znów nie w tę stronę, w którą byś chciała. Ci, którzy wciąż tracą i przybierają na wadze, nawet jeśli chodzi o niewielkie wartości, odkrywają skłonność do odkładania się tłuszczu wokół talii. Ten typ otyłości jest statystycznie powiązany z ryzykiem schorzeń układu krążenia. Nic dziwnego, że badania przeprowadzone wśród ponad 3000 mężczyzn i kobiet, znane jako Framingham Heart Study, które trwały 32 lata, wykazały, że niezależnie od wagi wyjściowej, niezależnie od tego, czy badany był szczupły, czy cierpiał na otyłość, niezależnie od innych czynników ryzyka, palenie, brak ruchu, ci, których waga wciąż się zmienia, efekt jojo, dwa razy częściej umierają na choroby układu krążenia. Poziom śmiertelności wśród nich jest znacznie wyższy niż średni i nawet wzrasta ryzyko przedwczesnej śmierci. Badanie zdrowia absolwentów Harvardu wykazało, że ci, którzy tracą i znów przybierają w ciągu 10 lat przynajmniej 5 kg, żyją krócej niż ci, którzy zachowują stabilną wagę. Psychologiczne badanie skutków doświadczenia dietetycznego wykazały, że ci, którzy jako nastolatki stosowali dietę w celu korekty wagi, później 8 razy częściej cierpią na zaburzenia zachowania pokarmowego. Diety znacząco obniżają pewność siebie i szacunek do własnej osoby oraz na zawsze łączą doświadczenie jedzenia z poczuciem winy, zamiast z zadowoleniem wynikającym z zaspokojenia i rozkoszowania się różnymi smakami. Diety osłabiają, a nie wzmacniają poczucie kontroli nad własnym zachowaniem pokarmowym. Nawet wyobrażenie sobie zjadania czegoś zabronionego, na przykład jeśli w eksperymencie badanemu proponowano pokarm lub napój opisany jako wysokokaloryczny, mimo że w rzeczywistości jego kaloryczność była niewielka, znacznie wzrasta ryzyko załamania pokarmowego. Większość diet opiera się na znacznym ograniczeniu produktów z jednej grupy. Węglowodanów, tłuszczów lub jednych i drugich na rzecz produktów innej grupy, najczęściej białek. Dieta Atkinsa i dieta Dukana oraz odżywianie stosowane przez ludzi intensywnie budujących ciało na siłowni opiera się na wysokiej zawartości białka. Spadek wagi na takiej diecie rzeczywiście przebiega szybko. Jednak nie jest to jedyna zmiana zachodząca w Twym ciele. Nadmiar białka wywołuje wzmożony wzrost, a w konsekwencji szybsze starzenie się. Cząsteczki białek mają skłonność do sklejania się w erytrocytach, obniżając drożność naczyń, co wywołuje podwyższone ryzyko choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, amyloidozy, ogólnego starzenia się narządów wewnętrznych. Wzmożone spożycie mięsa prowadzi do zwiększonego zagrożenia osteoporozą, zwiększonego obciążenia wątroby i nerek, zwiększonego ryzyka chorób nowotworowych, pogorszeniu trawienia w jelitach. Niestrawione białka uaktywniają układ immunologiczny, prowadząc do chorób autoimmunologicznych.
U myszy, które w trakcie eksperymentu otrzymały rapamicynę tłumiącą produkcję białek, odnotowano znacznie dłuższe życie niż wśród myszy z grupy kontrolnej. W 1974 roku w czasopiśmie Nature opublikowano artykuł opisujący badania zależności pomiędzy zachorowalnością na różne groźne dla człowieka zaburzenia zdrowia i ilością białka w pożywieniu. W eksperymencie uczestniczyły trzy grupy szczurów, z których każda otrzymywała określoną ilość białka w codziennej racji żywnościowej. Pierwsza grupa 10%, druga grupa 22%, trzecia grupa 51%. W pierwszej grupie szczurów liczba tych, które zachorowały na układ sercowo-naczyniowy, wyniosła 11%, na choroby nerek 38%, różne rodzaje raka 26%, schorzenia prostaty 5%. W trzeciej grupie liczba cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe wyniosła 48%, choroby nerek 73%, różne postaci raka 28%, choroby prostaty 12%. Wysokobiałkowa dieta rzeczywiście skutecznie w krótkim czasie obniża masę ciała, równocześnie zwiększając ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych, a zarazem śmiertelnych chorób. Czy jesteś pewien, że pragniesz szczupłości za tę cenę? W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła liczba badań analizujących efekt wywoływany przez dietę na wagę ciała i objawów zaburzeń zachowań pokarmowych. Dowiedziono, że w dłuższej perspektywie diety nieuchronnie prowadzą do przybrania na wadze w ciągu 5 lat, szczególnie wśród nastolatków i młodzieży. Poza tym zachowanie dietetyczne odpowiada na rozwój objawów napadowego przejadania się, a mówiąc prościej, niekontrolowanego obżarstwa i innych zaburzeń zachowania pokarmowego. Udowodniono, że wśród atletów kontrolujących masę za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych do krytycznego przybrania na wadze dochodzi w wieku średnim. Niskokaloryczne diety zwiększają wytwarzanie kortyzolu, hormonu stresu przewlekłego, co samo w sobie ma zgubny wpływ na organizm. Lecz przy skłonności do przejadania się, jak się jeszcze dowiemy, prowadzi do rozwoju emocjonalnego przejadania się, czyli wykorzystania pokarmu w celu opanowania negatywnych emocji. Może zapytasz, dlaczego w takim razie diety są tak popularne i dlaczego wszyscy wierzą, że to, co robią, podziała? Diety to produkt komercyjny o świetnie zaplanowanym marketingu. Sprzedają nadzieję na lepsze życie, a w przypadku niepowodzenia obciążają winą konsumenta. W przemyśle handlowym po dziś dzień nie wymyślono niczego skuteczniejszego. Czy możesz sobie wyobrazić, by oddział wsparcia technicznego firmy, która opracowała oprogramowanie, po twoim zgłoszeniu, że kupiony program działa z błędami, odpowiedział: program źle działa, bo ty go źle używasz. Taka firma niedługo utrzymałaby się na rynku, ponieważ jeśli coś idzie nie tak, jako użytkownik możesz ściągnąć ze strony producenta nowszą wersję, upgrade, lub nawet zażądać zwrotu pieniędzy. Jeśli nabywasz nowy samochód, w którym psuje się klimatyzacja i nie działa reflektor, czyżbyś był gotów wysłuchać od serwisanta: sam pan jesteś winny, po coś pan tyle wydychał powietrza i po co jeździł pan w upał? Raczej nie dojdziesz w takim przypadku do wniosku, że sam jesteś sobie winny, zabrakło ci wytrwałości i nie nauczyłeś się przyznawać do błędów. Dlaczego więc do własnego ciała, a co więcej do własnej samooceny, odnosimy się z mniejszą dbałością niż do komputera lub samochodu? Jedyny przypadek, w którym konieczne jest zastosowanie diety i poprawi ona jakość życia, to kiedy lekarz wykryje stan, w którym pewne produkty spożywcze wyrządzają ci szkodę. Alergia, celiakia, autyzm, takich chorób nie ma wcale tak wiele. We wszystkich pozostałych przypadkach jedynym rozsądnym sposobem ułożenia sobie relacji z jedzeniem i zaprzestania objadania się jest rezygnacja z jakichkolwiek diet raz na zawsze. Wiem, że brzmi to zatrważająco. Wydaje się drogą ku chaosowi i wiecznej otyłości.
Jednak przechodząc na intuicyjne odżywianie i przez jakiś czas żyjąc w ciele intuicyjnego zjadacza, odkryjesz, że nieświadomie, nie dokładając żadnych starań, nierzadko wybierasz pokarm tak, jak zalecają najlepsi dietetycy. Na węglowodany będzie ochota najczęściej o poranku, ponieważ nie spodoba ci się ciężar w żołądku, który pojawi się po ich zjedzeniu wieczorem. Wiele kupnych słodyczy wyda ci się zbyt ciężkich, chociaż ani jednego dnia nie odmawiasz sobie słodyczy. Wielu z was postanowi zrezygnować z mięsa, które zwyczajnie przestanie wam smakować. Zaczniecie najadać się znacznie mniejszą objętością pokarmu. Na czym więc polega problem? Skoro zasady dietetyki nie są takie złe, to dlaczego mam z nich zrezygnować? Dlatego, że każde dobro i każda korzyść wdrożone przemocą wywołują u istoty ludzkiej naturalny sprzeciw i agresję. Przypomnij sobie, że wystarczy, by ktoś z twoich bliskich z najlepszych pobudek powiedział: nie powinnaś jeść tego kawałka tortu. A wpadniesz w tak mroczny stan ducha, że sięgniesz nawet po trzeci kawałek. W ramach żywienia intuicyjnego nie ma żadnych zasad wyjściowych, lecz sama ustalasz reguły, wybierając spośród nich te, które faktycznie poprawiają twoje samopoczucie. To, czego doznajemy jako wolnego wyboru, nie wywołuje sprzeciwu i nawet nie zauważymy, że właśnie czegoś przestrzegamy. Zresztą może nie być żadnych zewnętrznych różnic pomiędzy intuicyjnym zjadaczem i profesjonalnym bojownikiem frontu dietetycznego. Każdy z nich może jeść te produkty, które automatycznie uznajemy za zdrowe i pożyteczne, i to, co uznajemy za smaczne, ale szkodliwe. Różni się podejście, odczucia, które wywołuje pokarm, i myśli na jego temat. Wyobraźmy sobie zwykły, lekki obiad w upalny dzień. Właśnie taki dzień, w którym piszę niniejszy rozdział. Do posiłku przystępuje intuicyjny zjadacz oraz ten, kto przestrzega diety. Zjadają absolutnie jednakowy zestaw produktów. Właśnie ten, który jadłam na obiad. Twarożek z zieleniną i chlebem razowym oraz ciasteczko imbirowe. Na czym polega różnica? Intuicyjny zjadacz. O, jestem głodny. Na co mam ochotę? Jest tak gorąco, że chciałbym czegoś odświeżającego, chłodnego, może coś kwaśnego lub słonego. Zagląda do lodówki. Twaróg. Siekana pietruszka. Tego mi trzeba. Wyobraża sobie, jak się poczuje, kiedy to zje. Wydaje się, że to może nie wystarczyć. Trzeba coś dodać, coś ciepłego i chrupiącego. Tost. Robi sobie tosta, smaruje twarożkiem i zjada z apetytem. Jakie to smaczne. Najadłem się? Zdaje się, że chciałbym czegoś jeszcze. Teraz coś słodkiego. Ciasteczko. Po czym zjada ciasteczko, wypija herbatę, myśląc i wsłuchując się w siebie. Zjada jeszcze jedno i wstaje od stołu zadowolony i spokojny. Odchudzający się. Jest 14:00. Powinienem coś zjeść. Co jest teraz dozwolone? Sprawdza na liście lub w tabelce. Mogę zjeść twaróg z zieleniną i kromkę chleba. Na stole leży ciastko. Pewnie smaczne. Mam ochotę na ciastko. Nie wolno. Wytrzymaj, bo twój tyłek nigdy nie zmieści się w dżinsy. Twaróg rośnie w ustach. Chce mi się czegoś słodkiego. Trudno, nic nie poradzę. Z westchnieniem smaruje twarogiem z zieleniną kawałek chleba. Powoli i bez entuzjazmu przeżuwa. Muszę się jakoś orzeźwić. Ale jestem dzielna, niczego nie naruszam. Jestem rozsądna i za chwilę będę piękna. Jak tylko schudnę, pójdę do sklepu i kupię sukienkę. Nie, dwie sukienki, albo trzy. Mam ochotę na ciasteczko. Po jaką cholerę mam się ograniczać, kiedy ogromna liczba ludzi je wszystko, co chce i nic się z nimi nie dzieje? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I zresztą już raz dowiodłam swojego bohaterstwa i mogę pozwolić sobie na jedno ciasteczko. Jakiś czas waha się nad opakowaniem. Mogę sobie pozwolić, mam siłę woli, jadłam dzisiaj twaróg. Boże, co za świństwo, jak ja nienawidzę twarogu. Mam prawo do jednego ciasteczka. Otwiera pudełko i zdecydowanie szybko pochłania jedno ciasteczko. Nawet nie poczułam smaku. Jeszcze jedno.
Dalszy scenariusz może być różny. Któryś z bojowników frontu dietetycznego mężnie odłoży pudełko, inny nie zatrzyma się, dopóki nie zobaczy dna. To nie znaczy, że pierwszy ma silniejszą wolę lub lepszą motywację. Decyzja, by się powstrzymać lub nie, zależy od tego, w jakiej fazie dietetycznej się znajdujesz. Kiedy cierpienie wynikające z pozbawienia smacznych pokarmów osiąga wysoki poziom, powstrzymanie się staje się coraz trudniejsze. Na początku diety o wiele łatwiej to zrobić. Podejmując decyzję o diecie wcześniej czy później, niejednokrotnie znajdziesz się w obu tych punktach.